2018 rok zakończył się restrukturyzacyjnie, tak można powiedzieć. Zakończył się z zamknięciem projektów m.in. Bramy Sopockiej, stacji Kazimierz, a także otwarciem nowych projektów, które będą realizowane w przyszłości. Można powiedzieć, że w 40-letniej historii Polnordu nieraz firma robiła krok do tyłu po to, żeby zrobić wkrótce 3 kroki do przodu. Jesteśmy właśnie w takim okresie reorganizacyjnym, w którym musieliśmy podjąć decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia, o przeoptymalizowaniu struktury oraz o decyzję o wejściu w nowe, wysokomarżowe projekty premium. Celem spółki w 2019 roku będzie przede wszystkim jej oddłużenie oraz wejście w nowe, wysokomarżowe projekty z sektora premium oraz z sektora ekopremium. Tak jak w zeszłym roku zaczęliśmy działania optymalizacyjne, tak w tym roku chcemy je kontynuować. Jesteśmy po pierwszej fazie optymalizacji zatrudnieniowej i redukcji bazy kosztowej, a także przygotowujemy się do istotnego oddłużenia spółki. Następnie wejdziemy w nowe projekty, takie jak Hafnera w Sopocie, który jest projektem flagowym Polnordu i chcemy go realizować jeszcze w tym roku, tak by można było rozpocząć sprzedaż w przyszłym roku 2020. Miasteczko Wilanów to blisko 16-hektarowa działka w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc Warszawy. Zagospodarowanie tak dużego terenu w sposób inteligentny wymaga czasu, jak również wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przez autostradę właśnie bliskość komunikacyjna metra i Ursynowa bardzo podniesie atrakcyjność tego terenu i w tej chwili trwają prace nad optymalizacją projektu, który dałby maksymalny PUM, czyli powierzchnię użytkową mieszkań i jednocześnie najlepiej zagospodarowałby w sposób taki miastotwórczy ten kawałek ziemi. Dla porównania, ile to jest 16 hektarów, to jest mniej więcej tyle, ile jest Stare Miasto w Warszawie, więc jest to, można powiedzieć, drugie miasteczko Wilanów.